Ania, mimo że jesteś uczestniczką 14 indywidualnych Mistrzostw Europy w szachach, znalazłaś czas na to, aby przed kolejną rundą przybyć do Galerii Piastów i pokazać odmianę szachów parkowych. No tak, poprosił mnie Artur Czyż, który jest organizatorem tych mistrzostw, no i się zgodziłam, jestem z tego samego klubu, który organizuje tutaj mistrzostwa, więc czemu nie? Jak można jakoś spopularyzować grę, no to zawsze warto. A czy widziałaś takie spojrzenia mężczyzn patrzących na to, ojejku, młoda, piękna kobieta i gra w szachy? Piękna to chyba nie było takich spojrzeń. Nie wiem, w sumie bardziej się skupiałam na grze. W sumie jak już gramy, no to zawsze warto, żeby miało to jakiś poziom. Szachy to nie tylko myślenie, ale w przypadku właśnie tej odmiany parkowej, grania dużymi szachami, no trzeba po tej szachownicy trochę się nachodzić. No w tych tak, bo jestem zmachana w ogóle strasznie, bo jeszcze do zegara musiałyśmy biegać. Ja pierwszy raz grałam w takie szachy, więc widać, że jestem zmęczona trochę. A gdzie łatwiej, na szachownicy tradycyjnej czy właśnie na tej dużej? Nie, zdecydowanie na tradycyjnej. Jest inna perspektywa tutaj, tak no, trochę śmiesznie dla mnie było widać. No przyzwyczajeni jesteśmy do normalnych, więc jest łatwiej na normalnej. Ania, wraz z koleżanką pokazałaś, że szachy to nie tylko gra, którą uzurpują sobie mężczyźni, ale także oczywiście dla kobiet. No akurat w Polsce to kadra kobiet ma bardzo dobre wyniki, ja jeszcze w niej nie jestem, może kiedyś, no ale starsze koleżanki pokazują, że no, dziewczyny dobrze sobie radzą też. Już za parę chwil wrócisz do hotelu Kubus na kolejną rundę, na kolejne rozgrywki. Co w ogóle sądzisz o tym turnieju w Legnicy? Ja jeszcze w takim silnym nie grałam. Dla mnie to jest no, coś nowego. Wszyscy tutaj są bardzo dobrzy, wszyscy chcą jakiś dobry wynik osiągnąć, więc no nie, jak dla mnie super.